urosła lista zarzutów postawionych podejrzanemu w śledztwie dotyczącym zabójstwa kobiety. Do zbrodni doszło w połowie października minionego roku. W mieszkaniu w tragicznych okolicznościach życie straciła 53-letnia mieszkanka Suwałk. Na jej ciele znaleziono rany postrzałowe. Wykonano kluczowe czynności procesowe. Pani prokurator prowadząca śledztwo uzupełniła zarzuty podejrzanemu. Obecnie oprócz zarzutu zabójstwa zarzuca się jemu także nękanie żony w okresie od stycznia do marca 2023 roku. Jak wyjaśnia prokuratura, podejrzany w tym okresie wielokrotnie i w różnych porach nękał ofiarę zabójstwa licznymi SMS-ami i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi o różnych porach dnia i nocy. W ocenie śledczych wywoływały one u 53-latki poczucie zagrożenia. Podejrzany miał również kilkukrotnie złamać zakaz zbliżania się do kobiety. Był to zakaz wydany przez sąd. Ten zakaz był orzeczony wyrokiem z innej sprawy dotyczącej znęcania się psychicznego i fizycznego nad kobietą oraz jej dziećmi. Ponadto prokurator uzyskała opinię z zakresu badań broni i na podstawie tej opinii wydano zarzut nielegalnego posiadania broni palnej w postaci pistoletu oraz amunicji do tej broni. Ta broń została użyta do przestępstwa. Uzyskano również stanowisko biegłych psychiatrów, którzy po jednokrotnym badaniu podejrzanego wnieśli o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej. W związku z tym prokurator wystąpił do sądu o zarządzenie takiej obserwacji i obecnie oczekujemy na decyzję sądu, a następnie będziemy czekali na opinię psychiatryczną w tej kwestii. Aktualnie na wniosek prokuratora sąd przedłużył do połowy kwietnia bieżącego roku wcześniej już zastosowaną sankcję wobec podejrzanego. Mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym. Podejrzanego o zabójstwo intensywnie poszukiwano przez kilka dni po odkryciu zbrodni. Zatrzymano go dzięki sygnałowi od osoby, która go napotkała i rozpoznała. Tadeusz Z. ukrywał się w ziemiance znajdującej się w Gawrych Rudzie. Po zatrzymaniu udało się również odnaleźć broń użytą do popełnienia zabójstwa. Dalszy los podejrzanego spoczywa teraz w rękach specjalistów, którzy ocenią jego poczytalność i stan psychiczny. Brak poczytalności lub jej ograniczenie w chwili popełniania czynu zabronionego jest o tyle istotna, że może kluczowo wpłynąć na przyszłą, ewentualną odpowiedzialność sprawcy przestępstwa.